Witamy was w Rap Kanciapie. Siemandero. Ja dzisiaj tak prawie koszykarsko, tu kolega deskorolkowo, ogólnie jest hip-hopowo i wesoło. Dzisiaj będziemy mieli znowu gości, tym razem już nie z Warszawy, bo niektórzy też mają trochę pretensji do nas, że tak przez cały czas tutaj zespoły z Warszawy są zapraszane. Dzisiaj mamy reprezentację z WLKP z Poznania, przyjechała do nas liczna grupa raperów, już naprawdę będących od bardzo dawna na naszej scenie. Mieliśmy 2 czy 4 lata temu. Mieliśmy już tutaj poznaniaków w Rap Kanciapie, ale... Ale tych młodszych poznaniaków, tak to nazwijmy. No, chyba nie ma co więcej mówić, jak zwykle na początek pokażemy wam teledysk. Który będzie podpowiedział dla was, żebyście się zorientowali? Wyjaśnieniem, zresztą pewnie już większość z was i tak wie, o kogo chodzi. Wystarczy spojrzeć na nasz stół dzisiaj tutaj. To tylko kilka płyt dorobku. No co, a my zaczynamy bogatego dorobku. Z klipem Rap Kanciapa. Może ten klip taki jeden ze starszych, może nie wszyscy go widzieli, na pewno nie wszyscy go widzieli. Zobaczcie sobie stary klip. No i wszystko już jasne, goście u naszych drzwi dobijają się, jest ich sporo. Niezła cała ekipa przyjechała do nas, zapraszamy. Ochrona nie chciała wpuścić ich wszystkich, ale można... Halo Poznań! Halo, Deksiu! Deks! Rysiu! Rysiu! Idziecie? Tak, idziemy! Poczekaj! Czekaj! Z kim takie walki tam żeście toczyli jeszcze, co? Witamy, dzień dobry, witamy, dzień dobry. W efektownym stylu. Witamy, witamy. Siadajcie, siadajcie. Siemasz, Glon. Siemasz. Tam. Myślałem, że to prezent w tym pudełku jakiś. Był, ale jak zwykle. Mimo tego Janka ten. Witamy serdecznie. U nas w Kanciapie. No jak właśnie wam się Rap Kanciapa podoba? Zajebiście. Tak samo jak w telewizji. W telewizji lepsze kasy wyglądają, jakoś tak ładnie, wiesz? Welurki takie. Bo takie to sam, wiesz. Mniejsze no przecież. Przed blokiem. No bo to taki, wiesz. Sprzed bloku żeśmy je wzięli. 20 lat mniej więcej. Ale nie jest dobrze. Dobra, co tam z nową płytą? Jaka będzie płyta twoja nowa? Czy to będzie SLU, Ski Squad, twoja solowa? To będzie płyta nowa, tak jak mówisz. Będzie podwójna. Czego może jeszcze, o czym jeszcze wszyscy nie muszą koniecznie wiedzieć i będzie zarówno tak jak i moja, tak samo będzie Deksa, także jest to SLU nowa płyta. Deksiu, robisz tam wszystkie podkłady? Nie. Parę tam podkładów zrobiłem, ale także zajęli się produkcją TAP. No nie, różnie. No różnie, teraz nie będziemy jeszcze mówić, to wiesz, bo to się wszystko może różnie tam potoczyć, ale nie tylko ja, nie? Tam Rychu coś zrobił. A Skrecze? Skrecze to znaczy, płyta polega na tym, że ja się troszeczkę usunąłem produkcyjnie i na pewno Deks tam będzie robił bardzo dużo rzeczy i jeszcze tam kilku ludzi po prostu jest to zaangażowanych, a na dzień dzisiejszy to mogę powiedzieć, że jesteśmy... No co, no w 3/4 myślę. A wiesz co, niektórzy mówią, że teraz to po to się robi dwie płyty. No pewno, żeby było jak najszybciej złoto i platyna, ale my pierdol, zrobimy jeszcze. My już platynę mamy. Diamentówka, no teraz no, 125 razy 2, masz diament. A myślisz, że uda ci się powtórzyć jeszcze raz? Znaczy wam, proszę cię. Sukces płyty na Legalu? Nie, myślę, że takie rzeczy... Może nie wychodzą przypadkowo, albo też zaplanowane z premedytacją, ale na pewno nie liczymy na to, bo można dużo liczyć i można się przeliczyć. Na pewno chcemy po prostu wydać nową płytę, pokazać, wiesz, co się wydarzyło nowego u nas, opowiedzieć o tym, jak było jeszcze przed, jak jest teraz. Wiesz, różne parę rzeczy kontrowersyjnych można wyjaśnić i właśnie kontrowersje. Zachowując nadal autentyczność kontrowersji i szczerość przekazów. Wiesz, o co chodzi? O ten zarzut, który dużo ludzi do ciebie ma, że mówiłeś, że reprezentujesz biedę, a że to teraz grasz dużo koncertów i tak dalej, i że ci się w sumie powodzi na pierwszy rzut. Dobre nagranie będzie, tak. Ale to takie dziwne, nie? Bo przecież to chyba takie logiczne, czy ja nie wiem, czy niektórzy nie rozumują dobrze, że miałeś inną sytuację, jak nagrywałeś tą płytę, a sukces płytę sami sobie odpowiedzieliście, no, że jeżeli utożsamiam się z hasłem reprezentuję biedę, to znaczy, że się bezpośrednio z tej biedy wywodzę i reprezentuję tą część, wiesz, społeczeństwa, czyli niziny, tak zwany margines, tudzież jeszcze inaczej ludzie mogą wyżej i lepiej sytuowani takich ludzi określać. Tacy ludzie zawsze, wiesz, byli blisko mnie i w związku z tym utożsamiłem się właśnie z tą częścią. A że niektórzy, wiesz, ciężko jest nie potrafią skonfrontować tego z wydarzeniami, wiesz, dnia dzisiejszego, że wiesz, minęło od tego momentu 3 lata, kiedy ja wypowiedziałem te słowa. No i wiesz,
Może, możliwe, niektórych to może drażnić. Zresztą ja ostatnio usłyszałem na ulicy rozmowę dwóch typów i mówi, ten a ten co ma pieniądze, wiesz, czyli jak masz pieniądze, no, masz troszeczkę więcej tych pieniędzy, i generalnie taka jest polska mentalność. Ja na nowej płycie jest kawałek, reprezentuję biedę, w którym ja właśnie mniej więcej, nie że się bronię od zarzutów, tylko odpowiadam na to. Ktoś po prostu, jeżeli uważa, że jestem nieprawdziwy i że jest tak, a nie inaczej, bo widzi mnie w telewizji, to znaczy, że to jest pieniądze, że to, że wiesz, że zupełnie nie kuma, jak to wszystko to wygląda, płyta, że musisz na to gdzieś dbać o swoje interesy. Jak dbasz, tak masz. Jak się przyłożysz, pomyślisz, to przy okazji też możesz sobie odłożyć. Czy wczoraj chciałem się, wiesz, na kotletów, czy dzisiaj chcę sobie kupić samochód. Jeżeli ktoś tego nie potrafi zrozumieć, no to jest debilem po prostu. Bardziej, że jeszcze musi tym czymś zarobić na życie rodziny, a nie tylko na swoje jakieś tam przyjemności, nie? No pomijając to, o przyjemnościach już nie wspominając. A wiesz, życie kosztuje, trzeba wydawać na bieżąco, jeżeli chcesz robić muzykę, to musisz poświęcić dużo czasu ku temu i nie możesz iść sobie do roboty, wiesz, wiesz, zamiatać przystanki czy kosić trawniki, bo z moim wykształceniem taką robotę bym dostał. Jeszcze pewnie na pół etatu z jakąś wajchą na ZUS-ie czy jakieś tam ubezpieczenia. Także ja wybrałem sobie taką, taką, nie chciałbym to nazwać pracą, no ale w końcu trzeba przyznać, że stało się to naszą pracą. Też naukę, tam próbowałeś coś jeszcze. Tak, jasne, a może dokończę. No Ale nie zamierzasz na przykład otwierać jakiejś firmy, na przykład odzieżowej, czy robić jakiegoś... Znaczy, teraz sporo raperów właśnie... Spotkałem się z taką tezą, której oczywiście niekoniecznie muszę ją wyznawać, że jak nie zarabiasz muzyki, no to musisz dorobić na odzieży. O tyle mogę się z tym zgodzić, że płyty się nie sprzedają, bo są podrabiane, a lumpy... Jak sobie ich nie weźmiesz ze sklepu, no to... No ale to, są też na no bazarze, u nas są podrabiane polskie firmy hip-hopowe na stadion 10-lecia. Z tym się nie spotkałem, z tym słyszałem właśnie właśnie dwóch firm, ale nie widziałem. Widziałem za to rewelacyjną bluzę Peja hip-hop, która się pojawiła pewnie z dwa lata temu. No widzisz, ale właśnie jakbyś na przykład robił... W samochodzie zostawił. Ale jakbyś chociaż robił nawet takie bluzy Peja, wiesz, i z jakąś swoją firmę. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek zaczęli zarabiać na nazwie. Ale nie chcesz robić koszulek na przykład, bo to wiesz, to po raperskim przecież. Na nazwie, na logo, zresztą widzisz, to są proste loga. My nigdy nie mieliśmy jakiegoś loga, które charakteryzowałoby się w jakiś sposób marketingowy, bo ktoś powie, że wiesz, że logo firmuje i tak dalej. Ale kiedyś logo u Kozaka... najbardziej rzuca się w oczy, no wiem, ale i ludzie kojarzą te, i kupują przyznaj produkt, prawdę, że też u Kozaka graficzny dostęp do grafików i wiesz, tego też nie był najlepszy. Teraz już masz i... Ja powiem ci, znaczy, że i tak będziemy mieli to logo, i tak będziemy chyba mieli to logo. Ja chcę wrócić do tego logo. Takie logo mamy na koszulkach, także może troszeczkę sobie je, wiesz, zmodyfikujemy. Ale jeżeli chodzi o linię odzieżową, no to wiesz, zrobiliśmy sobie parę koszulek różnych takich, czy z naszym logiem, czy kolega zrobił nam na gwiazdkę nie raz. Nie mów jakie, bo to zaraz jutro będą na straganach. Linię terrorem. No tak. I to może był kiedyś taki pomysł, ale... Ja się nie zarzekam, że nie zrobię linii odzieżowej tu z kolegami terrorym na przykład, ale na dzień dzisiejszy nie mam zupełnie do tego głowy. Nie wiesz, ogarniam takich rzeczy jak, wiesz, jakieś kraftowe, czy faktury, czy magazynowanie towarów, czy dystrybucja. Chyba, także wiesz, że na pewno skupiam się na tym. Ta firma, w której ubraniach często chodziliście, wiesz, do tej pory, jakby mogli was skojarzyć, no zbiła też na pewno kapitał na was. Firma Mas, tak? Tak. No myślę, że na pewno, że wiesz, no ma to przełożenie, jeżeli Rychu Darek czy Wiśnia ubierze jakąś, wiesz, koszulkę czy czapeczkę, to małolaty chcą mieć ten model, ten, tą bluzę, wiesz, szaro-białą, co Masa, w której śmigałem na moja rzeczywistość, to stała się w pewnym momencie takim, wiesz, chyba, myślę, wzorcowym modelem i bardzo dużo było, wiesz, nabywców. Tak samo jak spodnie Metody, których Pusznik wystąpił w dwóch teledyskach, tak samo też się. No ale może zobaczmy wiesz, sobie... Wiesz, no nie mi to oceniasz, na pewno, wiesz, dostaliśmy te... kupę ciuchów, na pewno nie za darmo, ale wiesz, no cieszę się bardzo, że w pewnym momencie miałem co ubrać na dupę, bo tak to się ubierałem w to, co miałem. A teraz, wiesz, stać mnie, żeby sobie ubrać, wiesz, jakieś inne rzeczy i niekoniecznie też mi pasuje, wiesz, na takich warunkach wchodzić w deal, jeżeli, wiesz, tak jak mówisz, firma odzieżowa jedna, druga może zarobić pieniądze, no to myślę, że my też możemy mieć jakąś tam, wiesz, działę z tego, nie? Teraz specjalnie, ekskluzywnie, Ski Squad w Rap Kanciapie. Moment żywego występu jest zawsze najfajniejszym momentem programu. Także zapraszam Wiśniowy Peja. Kawałek z tej płyty chyba jest, nie? Pokaż do kamery, niech sobie przypomnę. Tak, z tej. Ski Squad. Wspólne
Zadanie. Budapest. Budapest. To co, lecimy? Raz, dwa, raz. Ski skład, onomato. Jak robocik Terminator. Tak. Ciacho. DJ Dex. Rychuj wiśniowy. Sprawdź, jak się to robi. Makiera na bicie. Okej. Nie da się zgnoić, pobić, zrobić zerem. Zapięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu się połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie da się zgnoić, pobić, zrobić zerem. Zapięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu się połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Prawdziwe relacje jak w fachowym dokumencie. Nie mamy scenariusza, to nie gówno pod napięcie. Bez rozdmuchanych afer kładę najprostsze historie. Podpędne pętle sampli, które sam złożę i zrobię. I tak jak Paolo Rossi na hiszpańskich stadionach. Oponentów pokona, ma zawistna kurwa skona. Chronię niezależność jak kobietę w ramiona. I nie znoszę poptenora wyjącego Polska gola. Jak ja was nienawidzę, gwiazdeczki sceny muzycznej. Pupile, autornicy telewizji publicznej. Kanały tematyczne, najlepsza rozrywka. Nowa sprzedajna dziwka, przy reklamie chipsów Liwka. Nakręcona pozytywka, dinozaury przy korycie. Przez całe moje życie, te same wredne ryje. Wiecznie wdzięcznie uśmiechnięte, sprułem się konkretnie. Jak oczko w pani rajta, kierowniczki terenkiem. Nie masz kawony, dajesz pogoń swój życiorys. Podpądź się dumy, za te parę złotych. A na dramacie skorzysta, od tabu specjalistka. Mocno zaangażowana, współczująca pani trzyska. Płacisz podatki, na kościół łożysz datki. Potem nie masz na przeżycie, obiad czamiesz u swej matki. Której też wiecznie brakuje, bo każdy potrzebuje. By mieć lepiej wariuje, presji tej nie wytrzymuje. A ja się nie przefarbuję, 3 godziny przed występem. Nie zeżrę psychotropów, żeby być się złym zakrętem. Który błyskawicznie szybko wyświetli nam się ślicznie. I spierdoli wizerunek. Tym, co robią, są klasyczne. Ilu takich łachmaniarzy, ci z odrejniejszych twarzy. Źle uprawianych warzyw, byle gówno ci wysmaży. Wojtek, ilu takich skurwysynów, długo by wyliczać. I znów bierze mnie kurwica. Nie da się zgnoić, pobić, zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie da się zgnoić, pobić, zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Pomyślałeś o tym kiedyś, że człowiek musi niszczyć, żeby przeżyć. Tak łatwo w to uwierzyć, lat kilka spróbuj wytrwać. Z prawdziwych biorąc przykład, jak miodek dam ci wykład. By zrozumiał nas dobrze, nieważne jak zaczynasz, ważne w jaki kończysz w morcie. W tym celu na tej płycie historie spisane o świcie. Nieraz je usłyszycie, prawdziwe są jak życie. I jak życie pokrętne, schowaj nie pokazuj żące ręce niepewne. Od ciebie zależy, czy wytrwasz tym piekle. Z kim swe siły połączysz, do jakich celów dążysz. Za stadem nadążysz, czy stado wyprzedzisz. Zatrzymując się w miejscu, na stojąco już leżysz. I z każdej strony ataku się spodziewaj. Wiesz prawdziwą przyjaźń i nigdy jej nie sprzedaj. Bądź czujny, uważny, obserwują cię świnie. A największych frajerów ma się przeważnie w rodzinie. My z Peją wierzymy, że sobie poradzimy. Stojąc plecami do siebie, tył swoich bronimy. A ten co miał zamiar tak bardzo nam zaszkodzić, będzie musiał to przyjąć i z faktem się pogodzić. Że jedyne co możesz Mikołaja opierdolić. Że jedyne co możesz Mikołaja opierdolić. Że jedyne co możesz Mikołaja opierdolić, tak. Nie da się zgnąć, boi, zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu się połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie da się zgnoić, pobić, zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu się połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład, nie iluzja i to nas wyróżnia. Ski skład, ski skład, skład ski. I ski skład, ski skład, skład ski. I ski skład, ski skład, skład ski. I wspólne zadanie to ja i ty. I ski skład, ski skład, skład ski. Ski skład, ski skład, skład ski. Ski skład, ski skład, skład ski. Wspólne zadanie to my i wy. Właśnie tak, rap kanciapa na żywo. Ski skład, onomato wiśniowy, Dex SLU. Jesteście tutaj większą ekipą. Tu wiem, Glona, kolega, co też jest teraz w jakimś nowym tym projekcie rapowym. Boys będzie. Ogólnie w teamie, wiesz. Wyjazdowym? Technicznym. Też jesteśmy, wiesz, z jednej paczki, także tu się zawsze dużo ludzi przewija. No wiesz, tam, jak bym to mógł powiedzieć, pomówiono o zarzuty, że bierzemy bardzo dużo pieniędzy za koncerty. Właśnie to jest ta argumentacja, że im więcej osób jest gdzieś tam tak w pracy przy trasie, no to trzeba na tych ludzi zarobić. Jestem w zastępstwie za Diba teraz. O, właśnie, Diba. Pojawił się na twoim teledysku też ostatnio. No, też na,
Jest to twój stary znajomy też jest, prawda? No tak, nasz koleżka, Rafałek, którego serdecznie pozdrawiam. tak, jeździ z nami, wiesz. Skutecznie odstrasza. Ale czy nie jako raper? Nie próbuję. Nie zniechęca. Jeszcze nie. Zdarzyło mu się raz wejść na scenę i użyć mikrofonu. Tak. Nie, nie. Nie, no myślę, że gdybyśmy chcieli w ten sposób promować rap w Poznaniu albo z jakiejś twarzy, to byśmy no, mieli co najmniej 20 wykonawców już jakiś label, ale nie chodzi o to, jeżeli ktoś się tym nie zajmuje czynnie, to nie ma sensu go gdzieś tam wkręcać i teraz będzie średnio, a tam za trzy lata zrobimy ci singiel, a coś nadrobisz charyzmą czy coś i będzie dobrze. Zdeksiu. Zdeksiu, powiedz, co tam może gwiazda. Co tam się teraz właśnie w Poznaniu dzieje z waszymi? Czy jest tam PC Park projekt, czy coś? To spadło. Znaczy nie to, że spadło, tylko wiesz. Na Blaze też spadło. No. Skąd? Czy... Kiedy stał? No nie, no teraz wiesz, robię solo, nie? Że drugie sobie już prawie skończyłem, ale tam jeszcze trzeba trochę, wiesz, zrobić jeszcze. A ich bitów? No ogólnie tu mam od Darka, trochę z Peją, trochę z Magieną, coś tam, wiesz. No i się dzieje jakoś, nie? Ale też niektórym zauważyłem poznańskim raperom, oprócz oczywiście Rysia, to tak ciężko idzie tych robienie. Tam czasami mam niektórych na wywiadach i już na wywiadach mi coś obiecali, wiesz. Czy nie boisz się, że też właśnie... Bo to prawda mi. Kiedy się zamierzasz wyrobić tą solóweczką swoją? Że kiedy ja to zrobię? Czy... No. No gdzieś na październik są takie, wiesz. Czyli ten rok jest. Powiedzmy bezpieczniej ten rok. Zapytam o wydawcę, ale tak myślę, że w WMC to raczej nie wydasz, tak? Nie, nie powiem, jakby innym jeszcze obozem. Nie powiem, właściwie ci powiem. Możliwe. Bo nie mogę, ale to jest, nie, to jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, ale to jest WMC czy coś tam. No właśnie, jak się odnosicie kwestia, do ale tej... na pewno nie WMC, nie? Jak się odnosicie do tej nowej ligi z Poznania, która wyrosła gdzieś 2-3 lata temu? No, ligi WMC. Tej okręgówki. No, no. Nie, słuchaj. Szczerze, nas to obchodzi, bo do pewnego, mówię tutaj we własnym imieniu, do pewnego stopnia mogłem, wiesz, tam przymykać oko na pewne rzeczy i nawet się wykłócać, bo też były takie sytuacje, jeżeli chodzi o tych artystów, ale w pewnym momencie też nie będę, wiesz, nie jestem hipokrytą, no jeżeli rzeczywiście jest coś nie tak, no to głosem, ja idę za głosem zbiorowym i to nie dlatego, że nie mam własnego zdania, tylko dlatego, że jeżeli ktoś no jest z wioski i robi wioskę albo chce być z wioski, no to robi tak, to robi. A prywatnie to wiesz, no raczej bez zarzutów, bo to generalnie ja się tam, wiesz, jakoś nie koleguję z nimi, to... Zresztą myślę, że... Ale wiem, że na przykład twoi koledzy to są, śmiało. Nie należy się obrażać. Nie należy się obrażać o to... No właśnie, bo... Nie należy się obrażać o to, jak ktoś przychodzi do ciebie i mówi: ty wujek, jesteś zajebisty typ, ale... Płyta nagrodzi, na przykład, powiesz... Przykład podaję. Okej, szanuję twoje zdanie, ale się nie muszę z nim zgadzać, nie? A tam, wiesz, co niektórzy się poobrażali, że wiesz, mu kilka krytycznych jakichś, wiesz, to wytkniesz i wiesz... Na pewno jest... Ale to jest personalnie. Ta twórczość utorowała pewnie drogę. No i no, z przykrością trzeba stwierdzić, że tak. Ale, przecież, ale też nie może być przykrością. Nie, z przykrością, nie jesteś otwarty na różnorodność. Bo teraz no, niejaki pan Delisz jest... sobie mówi no w twórce, że Poznań jest siedliskiej hip-hopu. Że Hans to jest nasz, wiesz, to jest nasz przyjaciel i z nim kontakty nasze się nie zmieniły nigdy. I też jest takie same od wielu lat. No, WMC na pewno jest firmą, która robi dobrą promocję. Nie? I myślę, że też na początku... Dobra promocja polega na tym po prostu, że zgadza się. Radiostacje się otwierają. Radiostacje otwierają się na taki rodzaj muzyki. I chcą to grać, a oni wykorzystują to, bo robią sobie, wiesz, wytłoczą, wypalą w kompie jakiś singiel, wydrukują i wszędzie są, dotrą. I ludzie chcą to puszczać w rozgłośniach, bo jest to procesowane i okej. Okay. No i to gdyby każda z ekip chciała rzeczywiście biegać za takimi rzeczami, próbować, przecież wiele zespołów ma profesjonalnie wydawane single, nie tylko CD, bo i też na winilach, to też ten rap byłby puszczany w rozgłośniach radiowych. Ja uważam, że tak naprawdę fajnego rapu i hip-hopu, prawdziwego, takiego rdzennego, to jest bardzo mało w rozgłośniach, zarówno tych, które oscylowały wokół nazw niszowych i w tych komercyjnych. Bo tak naprawdę od zarania dziejów wiadomo, że rozgłośnie radiowe puszczają muzykę hip-hop,
i w związku z tym nie należy tego nazywać, wiesz, klasyfikować jako hip-hop, bo ja się uważam za artystę hip-hopowego, a pomimo tego nie mam 6 czy 7 granych kawałków z płyty. To znaczy, że jeżeli jeden kawałek, ten zajebisty track Gucha, no, z którym się wszyscy zachwycają, jest jakiś taki, wiesz, dla masowego odbiorcy, to znaczy, że się przyjął i ten. Jeżeli mamy tak się na to godzić, że będą puszczać rozgłośnie tylko to, co się przyjmuje jakoś, a ludzie odpowiedzialni za kreowanie gustów nic nie zrobią, tylko pójdą za głosem zbiorowym, z jakąś sądą, chcesz sobie słuchać Rysiu, z dupy story, z ci przerwę, ale na anioła przykład. Na przykład. Rysiu. Tak, i to oni wrzucają to ten. To ja takie wszystkie radia, te wszystkie wyczesane jakieś patronaty, bo oni i tak mają cię w dupie i chcą tylko, żebyś ich promował, a nie oni ciebie, bo oni nas nie grają w radiach. W ogóle radia, to bo to jest komercja. No właśnie, Deksiu, ale ty na przykład też grasz imprezy, to jest też tak, że DJ to, co puszcza na imprezach, to się pewnie przychodzą ci z radia i tam z telewizji i tam patrzą, co się gra na imprezach, oni też... Dlatego też to ma przełożenie, gra się potem to na imprezach, no właśnie, Deksiu, ludzie słuchają w radio. Jak grasz na przykład na imprezach, grasz też polski hip-hop, jako jak grasz na imprezach, czy no, grasz tylko amerykański? Dobra, ja się tylko zapytuję, dlaczego nie są grane pierwsze miejsca list hip-hopowych w radiach i te rzeczy, które mają największe nakłady. Tylko jakieś wyczesane, z dupy wyjęte gówna, które po 5 czy tam 6 tysięcy się sprzedają bez urazy, że ktoś, wiesz, sprzedaje tyle płyt na przykład. Tylko to też dobry wynik. Ale to nie można nazywać kogoś gwiazdą czy kimś, kto osiągnął nie wiadomo co, jak on sprzedał po bazarach, wiesz, tu 300, tu u Kazia w remizie 500, tu nawet w promocji nalepkę, czapeczkę i jeszcze smyczkę dorobimy i lecimy z tematem, nie? I chłopczyków ubierzemy w ciuszki, sprzedamy ich do wszystkiego, do chipsów u pani prezydentowej zatańczą przed wyborami. Tego zmierza ten świat, globalizacja, to tak jest, prawda. I, no to... I w markecie na końcu. No ja nie będę do tego ręki. Nasz kraj, który jest dajemy, niestety, i wysyła żołnierzy do Iraku, tak samo będzie dodawał płyty, widzisz. No. Jedna droga to jest, że my sobie jakieś patenty musimy obmyśleć na wydanie płyt, i wiesz. Docierasz też do tych ludzi, do których chcesz dotrzeć, nie możesz powiedzieć Riku, że nie. No dobrze, ale tak chciałbym powiedzieć o tym. Powiedz, jaką muzykę puszczasz na imprezach, ten, jak grasz polski hip-hop? Puszczasz też polskiego nie mam za dużo, więc wiesz, tylko to, co mam na winilu, a ostatnio to nie za bardzo mi przybyło. Kubański mam. Ale wiem, że teraz otworzyłeś też... znam to, co wiesz, co jest popularne przeważnie, nie? Czyli znam to... raz po raz mogę wpleść jakiś tam kawałek mniej znany, bo wiem, że od razu nie zejdą, nie? Ale tak to wiesz. Wiem, że teraz też otworzyłeś klub, tam też lansujesz różną muzykę. Są podobno imprezy karaoke i można zaśpiewać tam kawałek Aniele tam na przykład. Znaczy, była jedna wersja normalnie, ale to jak włączyłem, no to nie chciałbym się go zobaczyć. To jest koniec tematu, wesoło bardzo. No właśnie, powiedz, jak ty się czujesz, bo wiem, że... A śluby. Wiem, że, ty masz mniej drastyczne opinie na pewno niż Rysiu, jeżeli chodzi o temat tam, wszystkich raperów z UMC, bo znasz ich, to są twoi koledzy, występują na twoich mixtape'ach. I powiedz, jakie jest twoje zdanie, bo twoje zdanie, wiem, na pewno trochę różni się. Znaczy, tutaj. Powiem ci tak, że tam, wiesz, na Meza zrobiłem skrecze na płytę tam, ale to jest do mezokracji. To się ono trzeba skasować. No to widzisz, no widzisz. No nie da powiedzieć. Ale nie, i słuchaj, no i ogólnie powiem ci tak, że... Ty, no co? Niekoniecznie ci obądź. U mnie masz na to hajs, niekoniecznie nagrał mi na mixtape. Gadaj tam. Barterowy układ. Dobra, jest takie coś, więc kurwa nie wcinaj mi się tu mało lat, bo słuchaj, no nie ogólnie to wiesz, nie popieram całej twórczości, jaką oni tam, wiesz, lansują. Co oni tam nagrywają, ale jako ludzi to też wszystkich nie znam, no ale wiesz, no, nie będę jakoś krzywo na nich tam gadał, no bo to nie wszystko mi się podoba, co robią oni, nie? Ale tak, to wiesz, no, ale... kurwa, źle są... Jeżeli... Ale słuchaj, ale też musisz tolerować go... też z drugiej strony, co, że brawo, jeżeli... popcorn, co mam, kurwa, tolerować? A w ogóle cenzurujcie to, co gadam, bo to jest dla nich Rysiu, daj mi powiedzieć, no musisz tolerować też inność, nie? Że na przykład teraz wyrosło dużo fanów hip-hop, którzy mają 15-16 lat. Jaka inność? Ten hip-hop był, kurwa, jedna... Ale wiesz, był zróżnicowany. No dobra, to teraz też jest zróżnicowany. De La Soul. Nie, już był ten program taki z WWE i takie samo było pytanie. Nie. Mamy, kurwa, mamy Pocahontas, mamy Morwła i mamy też, kurwa, Gutka i mamy Wienio i Pele. No i co? Jest zróżnicowany dla mnie na maksa i wszystko jest hip-hopem.
Aha. A reszta to... Im już odmawiasz na przykład. Ale tak, czego odmawiam? Bycia klubowa... Słuchaj, puść sobie klubowy kawałek Tedego i puść sobie klubowy kawałek z UMC. To myślę, że nawet jeżeli Tede zapatrzony jest w Amerykę, bo takie też są zarzuty, to jest to coś, co jednak wejdziesz i wyklejesz dwie lufy, walniesz i chcesz dupami tańczyć. A tam są oberki i jakieś, wiesz, krakowiaczki i pyry na polu, nie? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. No tak, ale z drugiej strony ja też nie podoba mi się coś, nie? Ale wiadomo, że jeżeli jakimś ludziom się to podoba, a widzisz, że nasza publiczność i ten. No to Polska... zobaczymy, czy to przetrwa. No, proszę. 20 milionów mieszkańców, no to komuś. Dobra, przez pierwszy rok to się dzieje coś takiego, że jest, wiesz, że to wszystko pojedziło. Jak nie podoba, to się nie sprzedaje. Jeżeli to się sprzedaje w 5 kołach. Ale dobra, jeżeli to przetrwa. Jeżeli to przetrwa. Oni sprzedali łącznie 120 tysięcy płyt 9 tytułami. My dobijamy do setki. No i to ja nie wiem, czy to jest jakaś sprzedaż. Słuchaj, jeżeli to przetrwa no dwa lata albo trzy lata, to wtedy będzie można się martwić, że jest jakieś zagrożenie. Nie ma sensu niby wzbudzać kontrowersji, tak jak... tutaj mieliśmy gadać o naszych sprawach, a nie... Właśnie. Ochłoniemy chwilę. Ochłońmy, Rysiu, nie przeklinaj tyle, bo tutaj pamiętaj, że o 18 wszystko leci, w niedzielę mamy, oglądają. Chyba będziemy musieli trochę Rysia wypikować. To słyszałeś, kurwa, nowy kawałek Mesa? To nie jest, kurwa, dla matek i dla różnych takich właśnie społeczności. Ale wiesz, to wiele matek ogląda Rap Kanciapy i to jest fakt, że razem patrzą, co ich dzieci słuchają, no i nie można im odebrać tego prawa z drugiej strony, nie? Z drugiej strony, wiesz, to już nie znaczy to, że ja muszę się układać, wiesz, bo jest takie... Pod mamę, bo mam, no! Ale te trzy nagrania masz pod mamę teraz na tam nowo. O, może, jakie ma nagrania? No pod mamę specjalnie mu Rychu pisał teksty teraz. Wiesz co? Dobra, Może sobie zobaczmy ten Ski Składu, ja bym proponował ten kawałek Głucha Noc, tam byśmy zobaczyli też Glona. Dobry. Czy jakoś masz obrzydzenie trochę do tego kawałka, bo mówiłeś, że tak zachwycają się tym kawałkiem, a... Jeżeli, wiesz, no mogę, mogę czuć się zażenowany, jeżeli ty wypierdoli mi, wiesz, jakiś, wiesz... Tekst w stylu, że to jest kawałek komercyjny, tak? Żeby się rewizy nie rozdzwoniły. No. I mi powiesz, że zajebiście gram. Oni mi powiedzą, że jest głuchane, że zajebiste, zajebiście grać, jesteś zajebiste. Ja mówię, no tak, wiem, nie musisz, kurwa, ty mi tego mówić. Dobra. W związku z jednym kawałkiem. Zobaczmy sobie. Cicha noc! Cicha noc! Ciemno już! DJ Dex z gramofonami. To ja w niego pieniędzmi rzucę. Miksuję najnowsze hity, a ja chcę wrócić do starszych trochę czasów. Mam do ciebie takie pytanie. Otóż to kropki. Powiedz mi, czy ty na przykład, bo wiesz, do momentu wydania płyty na Legalu zrobiłeś kilka płyt i praktycznie można powiedzieć, że hobbystycznie to się wszystko działo, nie? Cztery lata. Nie, no było się z tego. Nie miałeś na przykład... Jakbyście się pytali, to troszeczkę siana się też przytuliło w Underground. Tak, bo pamiętam, że przecież jak graliśmy z Kalibrem, to spotkaliśmy parę razy cię na koncertach. Bo tylko wiesz, ale ludzi tylko interesuje, ile zarabiasz, wiesz. Momentów zwątpienia? Że wiesz, jeździsz, spędzasz te godziny w studiu, czasami sam chcesz płacić za pociąg, wydajesz te płyty, a sumie... Byliśmy przekonani jakoś wewnętrznie o swojej własnej wartości. Zawsze płacimy za pociąg. Kurwa, wiesz, dawało jakieś tam... czasami płacił kiedyś. Poczucie, wiesz. To wam chyba. Graliśmy dużo koncertów. Oczywiście wszędzie tam, gdzie nas chcieli. Mhm. I też nie było takiej zasady, że się prosiliśmy, kurwa, dajcie nam tu zagrać w tym mieście i to gdzieś tam i... Dobra, to macie tu na tam, kurwa, na pyry z sosem za złotówkę. Mhm. Nie, mieliśmy zawsze jakieś tam swoje stawki. Warunki i nie, wiesz... Na klopce się też się grało za darmo. Do dzisiaj gramy jakieś koncerty, wiesz, za darmo, jak nas coś poprosi. Okolicznościowo. I jakąś rozmowę, wiesz... Mówi do ciebie jakoś logicznie i o co mu chodzi i dlaczego, wiadomo, nie? Nie wszystko jest, wiesz, jakoś tak, nie jesteśmy tak zepsuci, kurwa, żeby, wiesz, nie pójdę do klubu, bo mi, kurwa, nie, za to nie zapłacą, jak się tam z kimś napije drinka czy coś, nie? Nie o to chodzi. No, czy zniechęciło? No myślę, że nie. Myślę, że nie, że... No co by się stało? Nie podpisalibyśmy kontraktu z T1, a płytę byśmy nagrali, taką samą. A myślisz, że nie wiadomo, jakby się potoczyło. No właśnie, niezależnie, jasne. Żeby się wydali. Tylko pytasz mnie, czy coś, wiesz, by mnie nie zniechęciło. To byłaby ta płyta i tak. Byłaby następna płyta i już jest następna płyta. Nieważne, jakby było. W dzisiejszych czasach każdy może być rap gwiazdą, to może nam by się też udało bez tej jeden, nie? No właśnie, niektórzy mówili, że na twój sukces to się bardzo, bardzo się przydał film Blokersi, nie? Myślę, że tak wizerunkowo może, że ludzie zobaczyli, wiesz, jak ja wyglądam, jak ja się zachowuję i tak dalej.
No i zobaczymy. Ja też byłem ciekaw, nie znając jakiegoś rapera, nie widząc go nigdy, tylko przez pryzmat teledysku, jak był koncert jakiegoś zespołu i pierwszy raz ich widziałem, bo to tak bardziej live, nie? Nie jak na klipie na przykład, to też patrzyłem i byłem zajarany, wiesz, a to są ci wreszcie, to jest ten drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Myślę, że miał to jakiś ten, chociaż wiesz, jak szybko zmieniła się, wiesz... Rzeczywistość wokół nas. Wokół filmu Blokersi. Myślę, że swoim autentyzmem i szczerością obroniłem się. Nawet dzisiaj po prostu nie miałem przed czym bronić. Kozłem ofiarnym został Leszek, przyjaciel Sylwestra. No ale już nie dzisiejszy, bo z tego co wiem... Ale to chciałem cię zapytać a propos właśnie obcowania, co mówisz, że można było podejść bliżej, zobaczyć jak w Sopocie, tak? Bodycount. Byłeś chyba jednym z pierwszych polskich raperów, którzy mieli okazję. A nigdy ciebie nic nie na scenę z kimś, kto przyjechał stamtąd. I to Ice-T? Były, no, wrażenia wtedy. Pewnie zaraz po Wzgórzu i Poliroju. No, bo pewnie gdzieś tam się zdążyli na backstage'u zetnąć. No właśnie, myślę, tak, że... bo wtedy grali tam normalnie. Myślę, że solidne przeżycie, w związku z tym, że ja potraktowałem w ogóle tę całą historię bardzo emocjonalnie. Coś do niego tam przewijałem, żeby w ogóle on, wiesz... Siedział w ogóle na mnie nie patrzał, nic do mnie nie mówił. Chcę myśleć mało lat widziu stąd, bo mnie męczysz. I po paru latach zrozumiałem, jak schodząc ze sceny ktoś mi... A nie pizga cię może pety, albo tam mamy jakieś pierogi. No tak, a to było dawno temu w Polsacie. W Polsacie niedawno można było to obejrzeć. Ale pamiętam, jak wtedy wyglądała ta publiczność hip-hopowa, która przyszła na koncert Bodycount. Bardziej rockowo, metalowo, różnie, nie? Tam różnie. Ale potem... Niektórzy, ty prawda już wtedy miałeś bluza Ridersy, czy coś? Ja reprezentowałem już ładne bandanka. Tutaj 6-7, także wiesz, poznałem się z Borgiuses tam, a tam na przykład wgadałem z Fusznikiem. On tam był jako młody chłopak. Miał tam 11 czy 13 lat, już nie powiem, teraz nie chcę go odmładzać, także... Ale mówił, że był bardzo młody i był... Także myślę, że pewnie był 600V i na pewno i Mario, i na pewno może też wy się gdzieś tam kręciliście. Byliśmy tam przez... Powiem, ja Sopot, Tomka nie było, ja byłem wtedy jeszcze z Tomkiem, tak... Nie rapowaliśmy, no dawne czasy, właśnie. No, też różnie by się potoczyło to... Nie wiem, no można by gdybać, jak wiesz. O, to ten film, a niektórzy mówią jeszcze, że ojcem tego sukcesu tej płyty też jest Magiera i Laska, wiesz. Że oni podrasowali tak brzmienia i że takie westside'owe brzmienie, które przypasowało do twojego wokalu przede bardzo. Przede wszystkim nie ma tam coastowych brzmień, bo ja od nich odszedłem, wiążąc działalność muzyczną z Darkiem i graliśmy tylko na samplach. Jest bardzo dużo sampli, zwykłych pętli. Nie ma tam West Coastowych brzmień, chyba że pojmujemy to jakoś inaczej i ja się nie znam, ale myślę, że płyta jest... Włodek ją kiedyś porównał do Beatnuts stylu muzycznie i bardzo to chyba na tej płycie był kamałek, nie? A remix powiem tobie, powiem no, tobie, on był taki lekko właśnie no nie, lekko, mocno tak, bardzo. Że gdyby ta płyta... tak właśnie też pamiętałem, że... gdyby ta płyta była sukcesem muzycznym Laski i Magiery, to by brzmiała co najmniej jak Kodeks Jedyka, a ona tak mocno nie brzmi. Konfrontując płytę tą z 2001 roku z produkcjami z 2004, no to już nie jest, wiesz, to już są 3 lata robienia naprzód i myślę, że Kodeks wychodził zaraz rok później i myślę, że zachowaliśmy autonomiczność, jeżeli chodzi o podkłady, bo są nasze, wiesz, stopy werble, wiadomo, jakiś basik czy coś, przejścia. No myśmy tą płytę tak szybko nagrali, że myślę, że a powiedz jeszcze... na pewno był ostry podział pracy. A Magiera, gdyby chciał być, uchodzić za ojca muzycznie, płyty, to by był tu podpisany, wiesz, pod wieloma rzeczami, bo nie sądzę, że jest typem człowieka, który rezygnuje, wiesz, z fejmu czy z czegoś tam, wiesz. Dokładnie. Lubisz być podpisany, jak jesteś. Jak coś zrobiłeś. Chyba, że wiesz. Chyba, że się wstydzisz swojego czegoś. Ale tak jak mówię, jest wymieniony tam w rzędzie, gdzie było jego ten... no nie wiem, ja wyprodukowałem 3 hity, kurwa, nie chcę co, bo jedna rzecz i głowno zrobiłem. Zrób też jakiś taki głucha noc. Głucha noc jest moim pomysłem. Chcę cię Glona zaprosić. Może wielu ludzi myśli, że... Słuchaj, a powiedz, jak tam z mediami sobie radzisz? Bo wiadomo, że... Bo ty nie chciałeś w sumie. A pętelkę kto przyszedł do domku posłuchać? Ale kto nie chciał? Ale nie chciałem. A ja mówię... O, i Magiera dołożył klubowy werbel i mówię, przecież to będzie... Robiliśmy razem. Najpierw miało, nie miało być tak przyspieszone.
Dobra, no dobra, no powiedz, wiadomo. A powiedz, no. Dobra, no dam ci te za X-y tej. No ale w sumie zaczęliście przyspieszać wokale wcześniej niż Kanye West. Od piersi zrobiliście ten patent, od was ściągnął, nie? Ja ci powiem, to było wszystko zainspirowane przede wszystkim mixtape'em Cat Killera, gdzie dobili do KRS-One'a jest Edith Piaf. No. I jeżeli ktoś mówi, że to są smętne hity, bo jakieś disco, kurwa, z Polo czy coś. O, no nienawiści, zajebista scenka, pamiętasz? Przy tym, posłuchaj tym sobie, jak on jest wypiczowany pięknie, no. Ten pan, którego do dzisiaj mało ludzi kojarzy. I nie zdradzimy. Rysiu, a powiedz jeszcze raz. Aha, i tak komercyjny sukces zawdzięczam undergroundowym postaciom w osobie Glona i pana Miętowego. Jaki będzie tytuł płyty? Najlepszą obroną jest atak. A strony będą się nazywały Wczoraj i Dziś, tak? Możliwe, że ten tak. Kawałek już znacie na pewno z teledysku, ale będzie w innej wersji, a może w tej wersji. Wspólny kawałek. W każdym bądź razie. Wspólny kawałek. Wspólny kawałek. O, i Darka oczywiście, tak? Znasz mnie lepiej niż ja siebie, widziałeś mnie na glebie. Znasz upadek i cierpienie, znasz każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie. Znasz mnie lepiej niż ja klaunie. Kłamiesz, chcesz, by twa wyobraźnia mogła cię oszukać. Znać, by to sztuka, wystarczy, by posłuchać. Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie. By nie chce się zwierzać, a to kurwa nieładne. By nie robi uczciwie, by bankowo nadal kradnie. Nieważne, że muzyka jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobię się zaraz, nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz, nie od dzisiaj. Wiem, że w tobie Rychu Peja nie znajdzie kibica. Jak mnie to nie zachwyca, śmieszą teorię mętką. Ty znasz Rycha Peje, już na samym wejściu. Ma być struty, bo zarzuty, które padną, są prawdą. Gadaj z drugu, wiem kim jestem, więc złoczyńcy odpadną. Nadlozienie życzę, wypierdalaj, nie krzyczę. Spokojnie na tym bicie, ze słowami w zeszycie. Opowiadam, jak widzicie, Rycha Peje, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle stawiać są poryte dekle. Żal ci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Wpijać pile, głodne wilki, chcące pożreć Ochuckiego. Weź odpierdol się od niego, a nie będzie boju tego. Odpierdol się od niego, a nie będzie boju tego. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że Rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne, spożyteczne, pasja życiowa, rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobek kłap, kłap. Nie robię pierdolony, zawisny Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie, jak nie chcesz żyć o chłapu. Zrób coś, słyszysz? Zacznij żyć własnym życiem. Kłapnij jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. Hej, ty, wy, oni, co cię boli? No co was kurwa boli? Zauważa sprzedaż płytnie. Widzisz potu na skronie, widzisz wkoło wielu ludzi, by sam się musi bronić, sam się musi chronić, sam muzykę robić. Nikomu się nie żali, tylko dbać o swój interes. A czy wiesz, że rap nim nie jest? Nie wiesz, przecież znasz mnie, spytaj czego nie słyszałem. Znajdź taką płytę, znam całą klasykę, zbyt długo w tym siedzę. Ty z mamusią przy obiedzie, a ja w sklepie hajs ostatni. Na oryginał cedek wydawałem punkt dodatni. Śmiejesz się, zgadnij, kto się będzie śmiał ostatni. Śmiejesz się, zgadnij, śmiejesz się, zgadnij. Gdzie prawdziwi słuchacze, te twarde, co masz pod maską. Pierdolę ci gonga, jak planet Asia z laską. Dla skurwy synów fiasko, kuł, cieszę ich lasem. Każda z nich z bajecznym tyłkiem, z grabną nóżką na obcasie. Weszy kasę, szczerze zęby, kocha P i się wdzięczy. Chcecie dupeczki, bym waszych fejków wyręczył. Pozdrawiam kozaków na majkach niszczących łachu. Zniechęcajmy ich do rapu, zniechęcajmy, zniechęcajmy. Wtedy jeszcze bardziej będą mnie nawiedzić tych wszystkich, którym się udało przebić, lirycznie robiąc wszystkich. Chcesz się wybić dla korzyści? Jesteś bez szans. Bez styl ma ten sam, niezmiennie jak Greg Nice. Nie wiesz, no to taki, no to nie. Nie rób se jaj, zabrak podstawowej, więc weźmiesz szaj za nie hajs. Oto Rycha postulat, nie ma się co rozczulać. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Co cię boli, czy aż tak cię to boli? Że Rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić. Przyjemne, spożyteczne, pasja życiowa, rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobem łap, łap. Nie robię pierdolony, zawisty Polaku. Zacznij zmieniać twoje życie, jak nie chcesz żyć o chłapu. Zrób co słyszysz, zacznij żyć własnym życiem. I jeszcze raz usłyszysz o tym na płycie. Rapka ciapa SLU, DJ Dex, ono ma co tak, mój rap. Welcome to the next level. Moja rzeczywistość. Taki rap. W nim zawarte jest wszystko. Oj mi ta, jarzysz. Kurwa, jarzysz. Welcome to the next level. Co cię boli?
czy aż tak cię to boli? Że rychu peja ma szansę dziś od ciebie zarobić? Przyjemne spożyteczne pasja życiowa rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę nie robię pierdolony. Zawisty Polaku, zacznij zmieniać swoje życie. Jak nie chcesz leć o chłopu, zrób coś, słyszysz, zacznij żyć własnym życiem. Chłapnie jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. Właśnie tak, rapka ciapa 2004, 2 września, ono ma to sluga. Cały czas, cały czas. Byli to klonka, czy... No i ta kanciapa dobiega już końca. Gorące dyskusje. Naprawdę, aż mi przykro jest, że to się tak kończy. I... szybko, ale niestety tak mamy mały czas. Zaraz się kończy. Się zaczyna dopiero. Dopiero pierwszy właśnie, program. Kiedy będziecie promować waszą następną płytę, ten dwupłytowy album? Jak będzie finalny, wiesz, że będzie już... Będzie płyta, ale nie koniecznie planujesz... z okładką, że już będzie przecież. No wiadomo, będziemy robić jakieś akcje promocyjne. Na razie ja jestem znany na niego, a on na mnie. To się okaże, wiesz, pod jakim szyldem, wiesz, znajdzie się ten album. Miejmy nadzieję na półkach sklepowych, a nie tylko w internecie. No i od nas zależy teraz, od nas zależy tylko i wyłącznie, jak do tego podejdziemy i czas zweryfikuje i pokaże, czy były popełnione błędy, czy płyta jest, wiesz, przyswajalna tylko dla na przykład polskiego grona odbiorców, czy też trafia do szerokiego grona dla starców, kobiet z dziećmi. No będzie to pewnego rodzaju test, nie? Harcerzy i no właśnie, a poczekaj, jeszcze jedno. A amatorów buta. To, że wydaliście płytę, to ona spłynęła na popularność, ale z tego, co wiem, jak długo was znam, to bydwa jesteście z tą samą dziewczyną przez cały czas. Wy dwa jesteście z tą samą dziewczyną, chłopcy, słyszałem. O, my dwa czasami jesteśmy z tą samą dziewczyną. O, to chyba wytniecie. No właśnie, jak to jest? Przez cały czas masz obrączkę też. No tak. Popularność rapera, mógłbyś sobie, mam jeszcze jakąś żonę, może harem nawet mógłbyś sobie zafundować. Ostatnio widziałem cię w takim rankingu popularności, no i w tym... Ja jestem za brzydki jeszcze. Trochę operacja plastyczna i sobie zrobisz... Nie przypakować, wiesz. Operacja plastyczna, nie przypakować, Rysiu. Solarium, wiesz, jeszcze jakieś musicie mi, wiesz, jakiś łańcuszek mi polecić. To, wiesz, polecimy ci ruskiego. Auto już jest, to już można łokieć wystawiać i wiesz. Trochę, wiesz, poszaleć. A Deksiu, jakieś twoje mixtape'y się szykują, coś następne? Na razie nie, no bo teraz się skupiliśmy na tutaj, czyli na produkcji. Czyli nie będziesz się na razie umawiać z żadną babą? Jak nie, musimy skaczyć. Ale jeszcze mixtape'y no pytał o kobiety, jakieś twoje mixtape'y, no to... Jeszcze raz. No, pytał o kobiety, czy będziesz robił jakieś mixtape'y, to ja przepraszam, źle zrozumiałem. Poczekaj. A mixtape'y z kobietami? Z kobietą, czy nie, ja to przy jednej A ty tak balansujesz, to znamy to jedną. Ty się jeszcze nie hajtnąłeś, nie masz obrączki, ale to jest tak samo jak Rysio, bo Rysio to 10 lat już jest z jedną dziewczyną, tak? No. Ja 5. Pięć będzie. To też jak wyrok, to też jak wyrok. To nie jest wyrok. Bo twoja dziewczyna pomaga ci w prowadzeniu klubu, nie, tak? Nie, raz po raz tam, no nie. No, tu, dobra, nie! Myślę, że dziewczyna powinna pomagać we wszystkim. A tobie nie dziewczyna pomaga w rapie jakoś, jakiś to jest? No. W rapie nie, mówi, że jestem i że mam skończyć. A od strony menedżerskiej telefony czy coś nie pomaga ci w tym? Tak też jest często. Chyba tak, bo często duże rachunki mam, nawet za domowy. To pewnie tak. Dobra, ostatni temat, sporty, chłopaki. Jadę na często koncert, to poproszę do sporty, właśnie, dziewczynę, żeby mi pomogła. Słyszałem, że ty tam trochę... dźwignię robisz różne jeszcze, przestań, że aktywnie uprawiasz. No tak, to jest w ogóle jakiś, on miał jakieś pasy, coś, tak? Jak to było? Płaszcz, to miał. On miał płaszcz taki, wiesz. Płaszcz niewidek. Płaszcz. Uprawiasz jeszcze aktywnie sport? Uprawiam. Rugby i coś tak, jeszcze, tak? Rugby. No powiedzcie, jak tam... Znaczy to, i chodzę sobie na matę raz po raz tam z Dominikiem, powyginacie wczoraj, trochę mi się nie powiodło, wiesz, to dawno nie jakich... byłem i... Ale nie, no i przeważnie to rugby, nie? 3 kilogramy zabiłem. A ty wiem, że siłka, no widać, że siłka, na pewno telewizorzy spostrzegli, że... Gdzie siłka te? Jeszcze żeśmy nic z tej nawet na... Nie oszukuję. Zbieramy na kurację, bo biedni raperzy. Nie, no trak sobie. Ale ostatnio dzwoniłem do ciebie, to byłeś na siłowni, no ale bo. Mówiłeś, że się zamierzasz powrócić do swojego sportu. Zresztą bardzo mi się podobał teledysk, gdzie były właśnie elementy judo. No tak, ale cały czas jednak jiu-jitsu. Było jiu-jitsu jeszcze w... W tym roku było, a skończyło się na wiosnę, a potem już lato i wiesz, i ta siłownia i wszystko, ale od września
Wczoraj było już zebranie, na którym oczywiście mi nie było, ale myślę, że... Potem była wiosna. Nie, no, będę, junior... Na pewno teraz nie odpuszczę i będę zachodził, wiesz, cały czas. I... Jako junior miałeś jakieś sukcesy, prawda? Jako junior mniejszy, jako młodzik, jako szczyl w sumie tam miałem lepsze. Ale to mówię ci, to raczej odmiana, wiesz, brazylijskiego jiu-jitsu teraz niż judo. W związku z tym, że zawsze są tam i mocniejsi, i ciężsi, których pozdrawiam, zawsze mnie tam gdzieś tam chyba dojadą, w kącie powyginają i mordę mi poduszą. I bardziej wtedy, się podoba niż judo, takie klasyczne? No nie, nie podobało mi się w ogóle na początku, bo to jest takie judo z faulami i musisz kurwa się nauczyć faulować, wiesz, a ty albo schowasz się w żółwia, głowę schowasz, ktoś chce cię udusić, to... myślisz, że w judo, wiesz, no. Wujek, schowaj się, o, to ja może demonstruję, że chowasz tu się tak, wiesz, na kolana, na brzuszek się połóż, tak, wiesz. Że wiesz, i tak chowasz łokcie do siebie, o właśnie tak. No i wiesz, i w judo byś tu kombinował, żeby włożyć, wiesz, rękę, przesunąć krawędzią, no dobra, tak pokaż, żeby zademonstrować, nic nie będę robił. Żeby przesunąć krawędź i jakoś udusić. No i to jest moja taka judocka postawa. W momencie, kiedy ja się tak chowam, a ty mi pokazujesz, że jiu-jitsu to jest tak, raz, tu jest buga i tu ci jedzie i przede wszystkim może też ci zrobić dźwignię od razu na ryja i na szczękę gdzieś tutaj. Także nie ma duszenia. Krzanie, tylko duszenie może się już zaczynać tu. Także złam mogę ci coś zrobić, wiesz. Aha. Takiego tego. A ty w jakiej kategorii wagowej jesteś? A ja nie wiem, no ja tak sobie ważę. Do 95 tak, kilo. Myślę, że w jakiejś takiej średniej. Czy... No przeskoczyłeś chyba teraz do jakiejś wyższej. No dobra, to daj plakaciki. Wiem, że tutaj jeden plakat ma być dobrym omenem na zmianę. Tak. Znaczy byliście w sumie na tej imprezie. I na jednej, i na drugiej. Aha, bo były dwie. No. Ale coś tak słabo, żeście zrobili tę relację. Wiem, że ten drugi festiwal poznański z muzyką... rozrywkową? Popularną, tak, no bardziej? Popularną. No ten festiwal muzyki chodnikowej. Miał trzy odsłony, a nasz tylko dwie. Nie, oba miały po dwa. Zapewniam ci to z sercem na ręku. Okej. Sercem na to. Czy tutaj przywiesimy? Przywieź, zaklej tamten. Uwaga, teraz zaklejamy wasze. A to, bo trzeba omen zakleić, bo tu był niefart. Tak. Bo ci ludzie byli bardzo źli, się zachowali. Nie, po prostu. Bo to już właśnie ten sens. Mamy go. Zarządzamy go, mydłem go, mydłem. Karton. No podnieś mnie, nie bądź kawał. Proszę cię, nie? No podnieś mnie, kurwa. Hej. Karton mu zabierz, karton. Załóżmy karton, kartonem go, karton. Daj go, mnie tu złapał za rękę. Ue. Dekso balony. Podnieś takie. Dobra, w takich niecodziennych warunkach żegnamy się dzisiaj. Wujek, proszę, pojedynek z Dexem, jiu-jitsu brazylijskie od Jana, że powiem, Graf Maga. Żegnamy się, do zobaczenia za tydzień w Rap Kanciapie. Rzeczy trochę się wymknęły spod kontroli. Ale bojowe na stroju! Zrobimy więcej gier! Debile! Dobra, zawijam ten wierzyniec do domu.